Kronika Królów z Leire to niezwykły dokument historyczny, który oferuje czytelnikom wgląd w świat średniowiecznej Danii. Ta kronika, przypisana anonimowemu autorowi, stanowi cenne źródło informacji na temat przeszłości Danii, jej polityki, kultury oraz wydarzeń tamtego czasu. Jednym z ważniejszych elementów Kroniki Królów z Leire jest dokładność w szczegółach. Autor wykazuje niezwykłą precyzję w opisywaniu nawet najdrobniejszych wydarzeń. Staranność, z jaką autor dokumentuje wszystko, świadczy o głębokim szacunku do historii. Styl narracyjny Kroniki Królów z Leire jest zarówno przystępny, jak i angażujący. Pomimo, że jest to relacja historyczna, kronikę czyta się jak wciągającą opowieść. Autor umiejętnie splata różne wątki narracyjne, tworząc bogaty obraz, który ożywia przeszłość. Jedną z mocnych stron kroniki jest sposób, w jaki przedstawia postacie, które kreowały losy Leire. Autor wspaniale ukazuje osobowości kluczowych postaci, oferując wgląd w ich motywacje, zmagania i triumfy. Kronika nie jest jedynie relacją wydarzeń, dostarcza również cennych spostrzeżeń na temat szerszego kontekstu społecznego i kulturowego średniowiecznego Leire. Opisy codziennego życia, praktyk religijnych i interakcji między różnymi warstwami społecznymi oferują kompleksowy obraz świata, w którym rozgrywały się te wydarzenia. Ten aspekt kroniki stanowi wartościowe źródło wiedzy dla badaczy zainteresowanych dynamiką społeczno-kulturową tamtego okresu. Co więcej, sposób, w jaki kronika traktuje istotne wydarzenia historyczne, jest bardzo zrównoważony. Pozwala to na bardziej wyważone zrozumienie dynamiki politycznej i społecznej, która kształtowała losy Leire. Kronika Królów z Leire to skarbnica wiedzy historycznej, która stanowi dowód na oddanie autora w zachowaniu dziedzictwa średniowiecznej Danii. Jej staranność w szczegółach, angażujący styl narracji, dobrze wykreowane postacie oraz mądre ukazanie kontekstu społecznego czynią ją wartościowym źródłem wiedzy dla historyków i miłośników historii. Kronikę Królów z Leire można nabyć w księgarni internetowej Armoryka. Zachęcamy do jej przeczytania.